Śledząc olimpijskie zmagania hokeistów, staram się wyobrazić sobie moment, kiedy użytam naszych reprezentantów. Ostatnie dobre momenty dla naszego hokeja to rok 2002 i udział biało-czerwonych w Mistrzostwach Świata Elity w Szwecji. Wtedy dostaliśmy lekcję od Słowaków, późniejszych mistrzów, przegraliśmy z nimi 0-7, od Finów porażka 0-8, a także Ukraińców przegrana 0-3. W walce o utrzymanie pokonaliśmy Włochów 5-1 i Japończyków 5-2. Przegraliśmy tylko raz ze Słowenią 2-4. Jednak głupi przepis Międzynarodowej Federacji Hokeja o tym, że jedna drużyna z Azji musi mieć pewne utrzymanie, on sprawił, że pożegnaliśmy się z elitą. Poprzez spadek nie było szansy na pojawienie się sponsora, nie przyszła popularność dyscypliny, nie było szansy, aby pojawiła się koniunktura dla naszego hokeja. Promyczek nadziei pojawił się jeszcze w latach 2004-2005. Wtedy wygraliśmy preeliminacje olimpijskie w Nowym Targu. Zagraliśmy świetny mecz z gwiazdami NHL w Katowicach. Weszliśmy do głównych eliminacji olimpijskich w Rydze. Chwilowo zrobiło się bardzo głośno o hokeju. Na tymże turnieju na Łotwie przegraliśmy minimalnie z Białorusią, z Łotwą, Słoweńcą, u których pierwsze kroki stawiał Anze Kopitar. Ulegliśmy tylko 3-4. Udało się wtedy trenerowi Andrzejowi Sidorence zgromadzić najlepszą naszą ekipę. Nie tylko Mariusza Czerkawskiego i Krzysztofa Oliwy, ale także chociażby Jacka Płachtę czy Michała Garbocza. Potem jeszcze w Mistrzostwach Dywizji Pierwszej byliśmy o krok od awansu. Przegraliśmy decydujący mecz z Norwegią 2-3. Potem przyszedł czas Rudolfa Rochaczka. Nie był on zbyt dobry, jedynie szczęśliwy układ w 2008 roku sprawił, że o awansie do elity decydował ostatni mecz. Niestety przegraliśmy z Austrią aż 3-7. Później przyszły przegrane preeliminacje olimpijskie i nastąpił zjazd po równi pochyłej. Czas Petera Ekrota to także moment, w którym w nasz hokej, w naszą reprezentację zaangażował się Mariusz Czerkawski. Przyszła poprawa stylu, ale nie poprawa wyników i na mistrzostwach w Toruniu znów ponieśliśmy porażkę. Zabrakło niedużych pieniędzy na utrzymanie trenera. Mariusz Czerkawski do dzisiaj utrzymuje, że był w stanie ściągnąć dobrego trenera Morgana Samuelsona, który mógł pracować za darmo, ale prezes Zdzisław Ingelewicz, którego kadencja niewiele dała, obiecał już pracę Wiktorowi Pyszowi. I praca tego trenera to najlepszy dowód na to, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Dna sięgnęliśmy po porażce z Koreą w Mistrzostwach Dywizji 1B w Krynicy. Potem przyszedł duet trenerski Zacharkin-Bykow. To było wielkie wydarzenie. Znów chwilowo zrobiło się głośno o naszym hokeju. Poprawił się element jazdy na łyżwach i nie męczymy się już z takimi ekipami jak Estonia czy Litwa. Po wygranej w ostatnim turnieju Euro Ice Hockey Challenge w Gdańsku, m.in. z gospodarzem tegorocznych mistrzostw elity Białorusią, jesteśmy faworytem do awansu z dywizji 1B. Decydujący mecz na mistrzostwach na Litwie zagramy prawdopodobnie z Wielką Brytanią. Jednak ciągle nie dzieje się dobrze. Cuda na kiju poza lodem wyczynia prezes Piotr Hałasik. Groteskowa sytuacja ze sponsorem, lockout w lidze, czy szczęśliwe utrzymanie przy pracy trenera Zacharkina nie wysyła optymistycznego sygnałów w świat. Czekamy na lepsze czasy, jednak przykład Szwajcarów pokazuje, że potrzeba przynajmniej kilkunastu lat na odbudowanie dyscypliny. Hokej to nie jest sport, którym dziecko zaciekawi się na podwórku czy na lekcji wychowania fizycznego. Trzeba samozaparcia, trzeba wielkiej pasji. Mamy nadzieję, że za kilkanaście lat jakaś ciężka praca przyniesie efekt.